Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Rozpoczynamy od jazzowych propozycji. W poniedziałek rozpoczął się 45. Cieszyński Festiwal Jazzowy. Zakończy się w najbliższą sobotę. Codziennie odbywają się koncerty albo po czeskiej, albo po polskiej stronie. Warto zwrócić uwagę m.in. na koncert zespołu Jazz Dinos, który odbędzie się w piątek 23 listopada o godzinie 20 w Browarze Zamkowym. W piątek startuje 44. Cieszyńska Barbórka, 6. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska. Ceremonia startu będzie miała miejsce w piątek, tym razem jednak nie na płycie rynku, a na terenie Zamku Cieszyn. Rozpocznie się o godzinie 19.15. Nie zabraknie również krótkiego przejazdu. W sobotę 24 listopada rywalizacja przeniesie się m.in. na odcinki w Ustroniu. Start godzina 7.35. Ceremonia mety będzie miała miejsce około 15.20 na cieszyńskim rynku. Jeżeli ktoś woli spędzić piątkowy wieczór w ciepłym teatrze, to śmiało może wybrać się do tego cieszyńskiego na koncert charytatywny Z serca dla serc, organizowany przez Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Osuchowskiego w Cieszynie. Całkowity dochód zostanie przekazany Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Reliki w Zabrzu. Impreza rozpocznie się o godzinie 17 w piątek. W piątek o 17 odbędzie się również raut artystyczny podsumowujący projekt pod nazwą 11 nietuzinkowych postaci Cieszyna. Organizatorzy zapraszają na wernisaż do restauracji Eko Tradycja w Cieszynie. W najbliższych dniach w Cieszynie odbędzie się 4. Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia profesora Józefa Świdra. W piątek o godzinie 19 ruszają przesłuchania do konkursu chóralnego w sali zespołu pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Ciąg dalszy przesłuchań w sobotę, ale już w Domu Narodowym. Natomiast koncert laureatów odbędzie się w sobotę o godzinie 18.30 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. W najbliższy weekend nie zabraknie również sportowych propozycji. W sobotę odbędzie się impreza na orientację śladami Legionów. Rozpocznie się o godzinie 16 przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie. W zawodach można startować indywidualnie bądź drużynowo, rodzinnie. 18.30 podsumowanie i zakończenie zawodów. Szczegóły na plakatach i stronie organizatora. A teraz zmieniamy trochę klimat. W niedzielę odbędzie się 6. Cieszyński Jarmark Świąteczny na płycie rynku w godzinach od 8 do 16. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.